Witam serdecznie na otwarciu drogi. Tym razem otwieramy drogę w Rakowie, w miejscowości Szumsko. Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Także jest to jedna z większych inwestycji. Przy realizacji tej inwestycji wymieniliśmy nawierzchnię, wybudowaliśmy nowe chodniki. Są również przejścia dla pieszych, tak jak tutaj widać, znajduje się tutaj szkoła, więc przejścia dla pieszych i chodnik był niezbędny, żeby poprawić tutaj bezpieczeństwo. Dobra informacja dla mieszkańców powiatu kieleckiego, dla mieszkańców Szumska, w gminie Raków. Kolejna inwestycja drogowa, która poprawi bezpieczeństwo, bardzo ważna dla mieszkańców i dla przejezdnych. Jest to inwestycja, która została współfinansowana ze środków Funduszu Dróg w kwocie 465 tysięcy zł oraz przez samorząd gminy Raków oraz samorząd powiatu kieleckiego w kwotach 385 tysięcy.